Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Witaj cię, detailingowy dziadzia. Ja mam już buteleczki. Nie mam produktu, rękawiczki nawet zdejmę właśnie, bo przed chwilą inny produkt pokazywałem, Dayron, więc można powiedzieć, że były wymagane. Double Trouble, chyba tak to się nazywa ten produkt. Słuchaj, do mycia felg można powiedzieć, ogólnie, cleaner. Do mycia felg, do opon. Na oponach powiem ci, że nie, spoko zbiera, całkiem nieźle, nie jest źle. Bardziej do takiego odświeżenia. Ale jeżeli chodzi właśnie o felunek, słuchaj, i tutaj tak, na dzień dobry od razu powiem, oprysk jest super. W formie piany jest też spoko, naprawdę, bezdotykowo, naprawdę fajnie. I co mi się podoba przy pędzlowaniu, jeżeli chodzi o koncentrat, mistrz, zbiera brud naprawdę rewelacyjnie. Naprawdę, miły, słodki zapach. Jestem w szoku. Jestem w szoku, naprawdę jestem miło zaskoczony. Po eliminatorze to tutaj jest po prostu wanilia, naprawdę. I chyba może nawet pachnie to trochę wanilią. Naprawdę, znaczy nie widzę minusów tego produktu. O, w ten sposób, naprawdę. Co mi się w nim najbardziej podoba, że nie zamula hydro. On tak jakby ma mega fajne właściwości czyszczące, odtyka. Ewidentnie nie zaburza, odtyka, czyli domywanie jest na wysokim levelu, nie usuwając zabezpieczenia. Co jest bardzo ważne. Stężenia 1 do 10, 1 do 20. 1 do 20 sobie odpuścił, ale 1 do 10... Tak, tracimy troszeczkę. Znaczy 1 do 1 powiedzmy tak, za wiele nie tracimy, mamy też fajną pianę, ale 1 do 10, miałem tylko pół litra, więc... I poszło. Miałem tylko pół literka tego produktu i słuchaj, 1 do 10 tracimy troszeczkę na poślizgu, ale piana jest taka optymalna i... W tym momencie te pół litra wychodzi całkiem spoko, bo masz na, można powiedzieć, 5 litrów. No właśnie, i wtedy możemy szaleć. Teraz tak, jakbym miał się tym produktem bawić, do bieżącego mycia wziąłbym 1 do 10. Jakbym miał szczurka i zależałoby mi, żeby wstępnie umyć felgi do odetkania czy do dekontaminacji, 1 do 1. Naprawdę oprysk, tak, oprysk. I tu nie bawiłbym się w rozcieńczenia gotowcem i później rozcieńczenie właśnie, kurczę, 1 do 10 i pędzel. I jest naprawdę fenomenalnie. Bardzo mi ten produkt odpowiada, jeżeli chodzi o zabawę przy felgach. Zapach, konsystencja, wydajność też będzie srogo, bo tak jak mówię, pół litra kupujesz, rozrabiasz sobie... setka produktu, litr wody i masz, kurczę, można powiedzieć, że masz 5,5 litra produktu. Po prostu. Także moim zdaniem tutaj do bieżącego czyszczenia wychodzi to całkiem przyzwoicie. No dobra, z mojej strony wszystko w końcu, a może nie w końcu, ale w końcu jakiś zapach. Odpowiedni, taki, który nie męczy. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!